drodze zawsze jest po drodze. W drodze zawsze szafa gra. W drodze w razie niepowodzeń zaśpiewamy. A kto nie chce, niech wysiada. A kto nie chce, to nie grzech, że nie wszystkim odpowiada. Naszej drogi twardy grzbiet. Naszej drogi twardy grzbiet. W drodze zawsze jest po drodze. W drodze nie wiesz, co to stres. W drodze nawet twardy orzech łatwo pęka, kiedy chcesz. Łatwo pęka, kiedy chcesz. Ła, la, 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 la. A kto nie chce jechać z nami, niech wysiada, cześć i pa. My mu tylko zaśpiewamy nasze słodkie. Chyba z 150 miał na liczniku, nie, szefie? Na liczniku może miał, ale w głowie 5 deko. Śmignął, jakby wcale nie zauważył tego hasełka. Hasełka? Jak mógł zauważyć hasełka, jak olał 100-tonowego grata? My tu, bracie, co najmniej raz na pół roku takiego gościa łapiemy na targańca. Ostatnio jak przysunął, to zębami chłodnicę podziurawił. Nagła kres. Jak wam nic nie utnie, to ja wam te nogi z dupy powrywam! Pierdolo ty! No co, co? Nie mówiłem? Co? Teraz jeszcze dopadnę. Porządek z tobą też! Co? Dodo! Czekaj, kolegu, kolegu! Jerunie, ty tu ale na Fedrowo! Chyba żeś to tacho od wczoraj! No, nieźle. Obrobił chyba pół powiatu. Gis pieruński. No,
To jeszcze tak ze dwa razy i resory szlak trafi. Ja. Co tam masz? Nie. Całkiem dobra jest. Dobra, ale tłusta. Tłusta to? Tłusta. Na drugi raz to szukaj chudej. Powiedz tak, Hasio. Ej, pójdź sam. Bursz tu mamy. No, dawaj deklamuj, co tam masz? Zawadujemy? No, bierzemy się, chłopy, do roboty, chodźcie. Kto pracuje, ten ma! Ma, pełne ręce roboty. Pierunie, to już trzeci taki klamor w tym tydniu. Pewnie jedzie przed nami wyścig pokoju. I czapki pogubili. No, dawaj. Raz. Ja. A gdzie jest mój rower? Herr Jezus! Gdzie ty to niesiesz? No, zostaw! No co ty, no zostaw to! Och, ty. Ach, cholera jasna! Znowu jakieś durne żarty! Ty ciulu jedyn! Tyle razy ci mówiłem, żebyś uważał, co bierzesz w łapy! O, zobaczcie, znowu mi wziął rower. Od jutra zbierasz szmaty i butelki. Nie słyszysz? Za mało wypił! A ileż tu roboty? Co ile roboty? Szala ci, co? Nie widzę, że tu ludzie stoją! Ty, bo na wiarę, ty! Szefie, opona będzie jutro! Jutro to będzie jutro! Co jest to, cholera? Co szef kombinuje z moim autem? A ty co? Zapomniałeś, kto tu rządzi? Co? Zgaś to światło. Zgaś to światło! Niech szef nie rusza mojego auta. To nie jest twoje auto? Zrozumiałeś? Nie twoje! To jest auto nas! Wszystkich! Czy wy wiecie, co to znaczy? Społeczna własność środków produkcji? Tak, mamy z telewizji! Wiecie! A on, zdaje się, nie wie albo nie chce. Znamy takich. Wiemy, co im się marzy. Im się marzy najpierw prywatny, indywidualny ciągnik. A potem nażłopać się naszej proletariackiej, robotniczej krwi. Na czapce! Kuka
kolac, cygaro w gębę, przyspieszenie i na rywierę. Co? Moje czasy już się skończyły. Teraz to wszystko jest nasze. Nasze. Ten targaniec też. Jedziemy! Szefie, przecież tym targańcem rozwali pan pół miasta, no. I bardzo dobrze. Przynajmniej zostanie po mnie jakiś ślad. Leczko, bardzo dobrze. Wie pan co, szefie? Ta moja praktyka u was, to wie pan, to kant dupy. Czego znowu? A to, że ja niby miałem się tu zetknąć bezpośrednio z ciężką pracą. Nabrać szacunku do robotników. Do jakich robotników? Do tych paru łachów bez zawodu? Nie chce im się siedzieć przy babach. Proletariusze. Zanim bełkot zamieni się w myśl, zanim słowa uwięzną nam w gębach, wznieśmy toast, wypijmy za tych, którym zdrowia i szczęścia potrzeba. Niechaj brzęknie wesoło dziś szkło, niech się spełnią marzenia wyśnione. Pijmy zdrowie za tych, co z nas drwią. Kiedyś będzie im to policzone. Dno jest po to, by wybić do dna. Pijmy gorycz do końca, do spodu. Dzisiaj w nas przebaczenia jest czas. Pijmy zdrowie przyjaciół i wrogów. Świt się tuli jak dziecko do snu. Pełznie obłok po nieba błękicie. Póki jeszcze żyjemy wciąż tu, wznieśmy toast, kochani, za życie. Jeden lata zygzakami przed konwojem i zbiera dziurawe nocniki i inny szmelc. A właściwie co z tym żelastwem? Coś nie tego? Nie. Buduje się i łapie każdą fuchę, jaka podleci. Kilo szmelcu i jedna cegła. Fest patent. A kochać każdą noc przesypia u innej baby. Kiedyś wam przyniesie coś takiego, czego nie ma w encyklopedii zdrowia. O, braciszku, braciszku, nie on. Za duży czyścioch. Zresztą powiem ci w zaufaniu. A, daj mi spokój. Ty się sobą, bracie, lepiej zajmę. Cześć, słynna praczko! No co słychać w eleganckim świecie? Każdy dupek ma swój słupek. Liwko, liwko, skocz po piwko. Nie chowaj tam nic za siebie. Nie rozwieszaj mi mokrych szmat na przyczepie, zrozumiałeś? No rany, no szefie, no przecież mi to zgnije do wieczora w tym plastyku. O cholera, cały błot nie pogięty. Co? Ale go za to wydałem. Alois, co masz w tym miechu? Cię to obchodzi. Zwija interes i sprzęt spakował. To już się nie dziwia, że te flamy tak za nim lotają. A może pieluch nakupował na zapas? Nie.
No i na wszelki wypadek wyprał je od razu. Pieluchy to by nawet pasowały do niego. Szefie, co nie? Odbiła im czy co? Zapomniałem. Wczoraj dzwonił twój ten zięć. I co? Zostałeś podobno babcią czy coś takiego. Co? Mam wnuka? A kogoś ci mogła urodzić córka, co? Stryjenkę? Na dodatek dali mu twoje imię, Alojzy. Tak zasrać dziecku papiery, o. O, szlak. Ludzie! Zostałem dziadkiem! Stara Lojz! I mała Lojzek! Szefie, nie ma tu jakiego dworca! Jadę do domu i więcej nie wracam. Koniec poniewierki, siadam na tyłku. Od 6 do 2 w robocie, a potem... Duży Alojzyk, mały Alojzyk. Alojzyk. To zdaje się jest to, co może trafić. Sam środek. Nawet największy kognoja. A te wszystkie kobitki? Ja nie będą już potrzebne. Kupię se pralkę automatyczną. Skubany. Dacie sobie radę beze mnie? No. No to jak, szefie? Dobra, pogadamy, jak się nawinie jakiś dworzec. A teraz rozwieszaj te swoje szmaty i żeby mi to był ostatni raz. Tak jest. Maj za majem, lipiec za lipcem, szaby kumkają, świerszcz stroi skrzypce. Lata biegną w pieskiej pogodzie, rodzą się dni, człowiek się rodzi. I to jest właśnie z przyrodą w zgodzie, bardzo wyraźnie człowiek się rodzi. I to jest właśnie szczęście złociste, rodzi się człowiek, by chwilkę istnieć. W sekundeczce króciutkiej jak błysk błyskawicy przychodzimy na świat i uczymy się liczyć. Chcemy smak poznać słów i nauczyć się ciszy, żeby trochę pogadać, żeby trochę usłyszeć. Maj za majem, lipiec za lipcem, żaby kumkają, świerszcz stroi skrzypce. Na tej ziemi życie ucieka, zdychają dni, w niebie ktoś czeka. I to jest właśnie z przyrodą w zgodzie, bardzo wyraźnie człowiek odchodzi. I to jest właśnie życie jak listek, człowiek odchodzi, przestaje istnieć.
sekundeczce króciutkiej jak błysk błyskawicy. Odchodzimy gdzieś tam, gdzie czekają wspólnicy, gdzie czekają, byś im opowiedział jak było, po cholerę się żyje oraz co to jest miłość. Tak sobie myślę, szefie. Po jaką cholerę my wleczymy ze sobą tyle ludzi? No, instalacja sama zapiernicza, nie? Za co im płacą? Oprócz kierowcy targańca to tu nikt nie ma nic do roboty. Ej! Halo! Puść nosa! Dobra! Idę, idę! Jest taki przepis. Jeden człowiek, 20 ton ładunku. Rozumiem. Jakby było trzeba przenieść w rękach, to chłopaki... Ty, kolego, odpiernicz ty się ode mnie, dobra? Nie ja wymyśliłem ten przepis. A poza tym ktoś musiał się nad tym zastanawiać, nie? W porządku, w porządku. Ale czy przez te wszystkie lata jeżdżenia z gratami po świecie widział pan kiedy, szefie, żeby oni coś robili na trasie? Widziałem, widziałem. Czasem podnoszą przewody. A tak Bogiem a prawdą. A co cię to w końcu obchodzi? No, student, nie kombinuj, łap się lepiej zatyczkę. Po co? Przecież napisane. W gazecie też jest napisane. No, skakaj. Szefie, ile ma ta tyczka? 4,76.
Niech to szlak trafi. No i? Krychar robiła zupę grzybową. Mm-hmm. Pieprznęli się o jakieś 15 centymetrów. I co teraz będzie? Nie wiem. Śmierdzi mi to. Kochany, tu trzeba ruszyć głową, a nie nosem. Ej, wy tam! A pomidorowe? Mam coś dla was! No. Wiele brakuje? Tylko 5 centymetrów. Do tego, co jest napisane? Do tego, żeby przejechać. A gdyby tak spuścić powietrze i przeczołgać się na kapciach? Chyba się jakoś przepchamy, szefie, co? A moje opony szlak trafi. A poza tym kompresor przy targańcu nie chodzi. Ostatni pasek poszedł. A pompka jest? Jest, Wesoły pan jesteś. Tyle kół, kto to będzie dymał. No, przymierzamy się. Ślązak, zasuwaj na nasyp. Mhm. Po co on tam włazi? Po co? A po to, że jak pociąg nadleci, to się to świństwo ugnie i zahaczymy jak mur beton. No szybciej, szybciej! No i da, nie? Co to matka żurym dzieli? No. Można. Wolno, pomału. Wolniej. Ile jest? Jest szpara na jakiejś trzymacie. Jest. Ile jeszcze jest? Teraz ciaśniej. Ale jeszcze można. No, pomału. Co jest tam? Cholera, no. Gnójco. Ile siadła ta przyczepa? Tak na moje oko to pi razy drzwi jakieś 8 centymetrów. Daj no tę miarkę. Hopy! Ta żyrtka to się może się do życi wrazić. Oni się dupli o te tregry, co są na wierchu. A tośmy se dali. Niechbym spotkał tego wała, co robił tę miarkę. Halo, ty! Ten łoń się dźwignął, za Romana pójdzie! Lewe gotowe.
No to tak z grubsza biorąc dojechaliśmy. A kto teraz cholera przyjmie od nas ten towar? Trzeba napompować te kapcie. Cholera wie, jak długo to będzie tu jeszcze stało. A czemu ma stać? Czy za coś z tym musimy zrobić, nie? Musimy, ale nie możemy. Napompujcie te koła, ja się porozumiem z dyrekcją. Trzeba sprowadzić jakieś dźwigi, wziąć to i na płozach przeciągnąć pod wiaduktem. Ale sam nie wiem. Niech się martwią w dyrekcji, nie ja wymyśliłem tę trasę, nie? A my do hotelu i lulu! Ale to jakoś jest wszystko nie tak. Reszta gotowa. Co nie tak? Co nie tak? Co to konie obchodzi, że się wóz przewrócił? Ja, macie rech. I no, że my nie są konie, nie? Twarde. No. Raz. Karol, zostaw się te opony. Temu oznarta, bo nie! Gdzie Zakramęcki! Ocie chyca! Że też się skurczybyk nie wygruził. Blank nowe galoty. Bara! Karol! Co? Daj sobie spokój. Co my tu możemy zrobić? Bo on myśli, że my tego nie zrobimy. Koniec żarcia! Ale coś z tym musimy zrobić. Musimy co? Nie wiem. Ale coś wymyślimy. W 62 robiłem przy brukarzach. Szefie, pokazałbym chłopakom, jak się tę trylinkę układa. No ileż to jest roboty, no? Tak by nam przybyło jakieś 20 centymetrów, nie chłopaki? No ja. No. Genialne. Tylko ja na taką głupotę się nie mogę zgodzić, rozumiesz? I pakuj mi te nocniki do wora, żeby tu nic nie było i na pace żadnego szmelcu, jak przyjedzie ekipa z firmy. Rozumiesz? Tak jest, szefie. A trylinkę i tak rozbierzemy. Nie, chłopaki? No jak? Panowie, o co chodzi? Coś wam się nie podoba, co? Wszystko. Ja. Teraz już wszystko. Zgadza się. A ty co? Zapomniałeś, kto tu rządzi? Wczoraj podobno mówił, że wszyscy. Wczoraj to była teoria. A teraz zbierać szmaty i do domu! Coś mi się widzi, chopy, że ktoś nas tu wciula robi. Za mało, noce za skąpe. Nic się nie działo w czwartek i piątek. W pracy robota albo i nie. Jutro sobota, lać będzie deszcz. To nie może być bez sensu, rany boskie. Jakoś musi się układać w jakieś coś. To nie musi być po prostu takie proste. Może nawet to zawiłe będzie dość. Może nawet to zawiłe będzie dość.
Wczoraj podobno szedł jakiś film. On się w niej kochał, a ona w nim. Budzik na szóstą świta nam świt. Znajome lustro, poranny szczyt. To nie może być bez ładu i bez składu. Rany boskie, tak nie można przecież żyć. Mamo moja, pomóż przyjedź i poraduj. Bo tu wszędzie naokoło głupie nic. 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 Dobre. Ty, Speja. Wyjdzie tylko. Dlaczego ta trylinka tak się rusza? Ty, a tyś długo robił przy tych drukarzach? 4 dni. A potem mi reptura skoczyła. A niech ci ślad. Ale żeśmy się przepchali, no nie? Jechać, nie zatrzymywać się! No co jest? Witam klasę pracującą! Ha, kogo to moje oczy widzą? Pan Kazio. Kultura objazdowa nas nawiedza. A co to będzie dzisiaj? Prelekcja, kinko? Kinko! Się pan strzelił jak chory w kubę, panie Kasiu. My tu mamy takie książę, bo. No dobra. Panie Kasiu, daj pan te papiery, podpiszę panu i jedź pan wciskać tę kulturę gdzie indziej, no. Co to, to nie. Ja was mam w harmonogramie. Panie, my tego przed 6 nie skończymy. A po 6, to wiesz pan, co my zobaczymy z tego pańskiego kina? Panie Kasiu? Nie szkodzi. Harmonogram rzecz święta. A właściwie to, co pan przywiózł? Arcydzieło. 8,5 Feliniego. Piękny film. Czeski? Po kwadransie będą spać jak zabici. Panie Kaziu. Panie Kaziu. Co? Koniec? Szpulę trzeba zmienić. Koniec. Jak to koniec? Inni czekają. Chłopaki! Chłopaki!
Chłopaki! Kurde, pociąg mu uciekł. Wychodź ta! Patrzcie tam! O nie, kto nagła krew zaleje. Co to za jedni? Wychodzimy. Niezły gnój. Jak ich zobaczyłem, to od razu pomyślałem sobie, że się tu jeszcze przydam. Nie? No. Żeby się pospieszyli, to by się przepchali za jedną robotą. Jajaj, no najprzód to my się musimy minąć. A z tego, co ja widzę, to będzie... I mygliś. No ja... niemożliwe. A ty się, pierunie, naucz po polsku goda. Zaraz. Ale jak się miniemy? No jak to jak? Przypomnij sobie, jak dwa dni robiłeś przy saperach, wysadzimy wiadukt, poszerzymy drogę i jakoś się przepchniemy. Cześć pracy! Za tydzień was znajdę! Zdrowia życzę! Cześć! 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 Cześć. No, tośmy się spotkali. W dobrym miejscu. I z tym samym towarem. A skąd jedziecie? Z Przemyśla. A my do Przemyśla. A dokąd? Do Szczecina. Czej. Ty jaką macie trasę? Z Przemyśla do Szczecina. Chwileczkę. To jest kurwa niemożliwe. Nie, to jest niemożliwe. Nie, panowie, to tylko wygląda na takie same pudło. Ale może mieć całkiem inne te napięcia i tak dalej. Student! Idź no zobacz, czy on jest taki sam. Identyczny. Wszystkie parametry ma takie same, tylko numer inwentarzowy jest inny. No. To teraz to już mnie gówno obchodzi, jak my się miniemy. Ziarnko do ziarnka, a miarki brak.
i marzeń banika pęka trach trach. Jutro nie lepsze wśród skał i raf. Powiedz mi wietrze, po coś ty wiał? Nie da rady stale tak na łapu capu. Nie w tym będzie do cholery jakaś myśl, gdy nam trują sieć na tyłku i po taku. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk. Jeszcze stale bierze chęć, by dać im w pysk.